Dzienna Galeria Sztuki. Dzień. Wiadomość dla odwiedzających przytulną galerię. Cześć wszystkim, witamy na wystawie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się z wami tą niesamowitą kolekcją dzieł. W galerii każdy znajdzie coś dla siebie, od abstrakcji po figuratywność i wszystko pomiędzy. Przygotuj się więc na podróż, w której kreatywność nie zna granic. Kolory ożywają, a każde pociągnięcie pędzla opowiada historię. Zanurz się w naszym najnowszym, starannie wyselekcjonowanym asortymencie i zanurz się w najbardziej oszałamiających gobelinach, które przyniosą cię w najróżniejsze magiczne miejsca. Dodatkowo mamy specjalnego gościa, który wkrótce się pojawi, więc nie przegap, przyjdź i zobacz wszystko już dziś. Malarz. Sposób wejścia. Przechodzenie przez różne obrazy rozrzucone po backrooms. Wejście przez drzwi w hubie, które są pomalowane w tym samym stylu, co malowidła na poziomie 57 przy użyciu klucza poziomu, który wygląda jak pędzel. Próba przesunięcia obszaru przedstawiającego znerwowanego klauna na poziomie 283. Opis. Poziom 57, znany również jako Dzienna Galeria Sztuki, wygląda jak rozległa galeria sztuki składająca się z dwóch głównych sekcji. Rejestru i przytulnej galerii. Rejestr to pomieszczenie składające się z biurka i stołu kreślarskiego, otoczonego kilkoma półkami. W pobliżu przedniej części pomieszczenia, gdzie wędrowiec po raz pierwszy wchodzi na poziom, można znaleźć rząd metalowych krzeseł, którym towarzyszą puste stojaki na czasopisma. Po lewej stronie pokoju znajduje się pojedyncze okno, przez które sączy się delikatne światło zza zasłon. Zarejestrowano stolik, służy jako bar, serwujący różne napoje, w tym wodę migdałową. Można również znaleźć kilka tłuczków ułożonych w stosy z moździerzami, choć nie oferuje się żadnego jedzenia. Przestrzeń jest pusta, z wyjątkiem trzech roślin doniczkowych ustawionych na wysokich półkach, dwóch stołków z grecko-rzymskimi rzeźbami i jednego pojedynczego obrazu wiszącego z tyłu pokoju. Poza tym rejestr nie wyróżnia się niczym szczególnym. Przytulna galeria. Ciężkie podwójne drzwi po prawej stronie rejestru prowadzą odwiedzających do przytulnej galerii. Wyglądająca jak standardowa wystawa sztuki zachodniej, przytulna galeria mieści wiele obrazów o różnych rozmiarach zawieszonych w szyku wokół ścian. Większość dzieł ma surrealistyczny charakter, a wiele z nich koreluje ze znanymi poziomami backrooms. Zbliżając się do obrazów, odwiedzający mogą usłyszeć odległe odgłosy związane z przedstawionym poziomem, np. rozbijające się fale oceanu, gdy stoją przed obrazem poziomu 7. To samo dotyczy innych zmysłów. Od czasu do czasu układ przytulnej galerii będzie się zmieniał. Na nowych ścianach pojawią się nieznane obrazy, a nowe dekoracje będą pasować do pory roku. Galeria nieustannie się zmienia, a nawet najbardziej regularny gość może powrócić i znaleźć coś nieoczekiwanego. Pracownia malarza. W głębiej przytulnej galerii można znaleźć pracownię malarza. Niewielką część pomieszczenia oddzieloną parawanami. Pracownia jest ciepłym i przyjemnie oświetlonym miejscem, nieustannie przesiąkniętymi zapachem drewna i świeżej farby. Można tu znaleźć porozrzucane przedmioty codziennego użytku, w tym koc na kanapie, kilka magazynów artystycznych, niebieską maskę do spania i figurkę modela z drewna balsa wood barwionego akrylem. W tylnej części pracowni znajduje się ściana z półkami ułożonymi po brzegi, z których wystają na wpół złożone płótna. Przed półką znajduje się niebieski trójkątny namiot, wewnątrz którego z sufitu zwisają pluszowe gwiazdy. Po lewej stronie pokoju znajduje się sztuczne okno, malowane tak, jakby wychodziło na rozległe morze. Tuż pod oknem znajduje się niebieski worek z fasolą, a w niektórych przypadkach za drzwiami można znaleźć talerz ze sztucznymi owocami. Istoty. Sztuczna galeria jest całkowicie pozbawiona bytów, z wyjątkiem dwóch całkowicie unikalnych dla tego poziomu. Malarz. Malarka jest pasywną, przyjazną istotą o wyglądzie nastolatki w wyblakłej niebieskiej piżamie. Spędza swoje dni w studiu malarki, pracując nad swoimi najnowszymi dziełami na swoje ostatnie pokazy. Malarka może być uważana za gospodarza poziomu, ponieważ często rozmawia z niezliczonymi wędrowcami, którzy przychodzą i odchodzą. Jest wesołą i rozmowną osobą, która szybko i bez końca rozmawia o różnych obrazach, ale jest dziwnie nieuchwytna, jeśli chodzi o jej środki kontroli nad galerią. Zaleca się podejść do malarki i zapytać o poziom. Malarz. Muralistka to wysoka, zaowalowana istota, która czasami pojawia się wśród obrazów. Cichy cień pod nieobecność malarza. Jej postać spowijają warstwy białych zasłon, na twarz zasłania maska z niebieskiej ceramiki. Widać ją tylko z daleka, przyglądająca się pracą przytulnej galerii za pomocą 20 wieżnych okularów operowych. W innych znanych przypadkach muralistka może być widziana w rejestrze, serdecznie witając wędrowców rozmową i napojami.
Zaleca się zbliżanie do muralistki. Nie zaleca się zbliżania do muralistki. W innych znanych przypadkach muralistka może być widziana bezczynnie rzeźbiąca linę struktury za rejestrem. Pod swoim oddechem wypowiada cicho w kółko następującą mantrę. Sens wyjścia. Podejście do obrazów i skupienie się na doznaniach. Pozwolenie sobie na wyciągnięcie się w obrazy przenieść na postawiony poziom. Poproszenie malarki o wskazówki dotyczące wyjścia doprowadzi cię do zmanifestowanych drzwi wyjściowych, przenosząc się na poziom 21. Za wszelką cenę nie należy zbliżać się do obrazu piszącego z tyłu pomieszczenia. Opis. Poziom 57, znany również jako dzienna galeria sztuki, wygląda jak rozległa galeria sztuki składająca się z dwóch głównych sekcji: rejestru i... Rejestr to pomieszczenie składające się z biurka i stołu kreślarskiego, otoczonego kilkoma półkami. W pobliżu przedniej części pomieszczenia, gdzie wędrowiec po raz pierwszy wchodzi na poziom, można znaleźć rząd metalowych krzeseł, którym towarzyszą puste stojaki na czasopisma. Po lewej stronie pokoju znajduje się pojedyncze okno, przez które sączy się delikatne światło z zasłon. Zarejestrowany stolik służy jako bar, serwując różne napoje, w tym wodę migdałową. Można również znaleźć kilka tłuczków ułożonych w stosy z moździerzami, choć nie oferuje się żadnego jedzenia. Przestrzeń jest pusta, z wyjątkiem trzech roślin doniczkowych ustawionych na wysokich półkach, dwóch stołków z grecko-romańskimi rzeźbami, jednego pojedynczego wiszącego z tyłu pokoju. Poza tym rejestr nie wyróżnia się niczym szczególnym. Sala malowideł ściennych. Niektóre gwieździste noce, gdy światło za oknem rejestru zanika, paralizujące się zasłony ustępują miejsca czystemu, godującemu się błękitowi. A ktoś, kto podejmie ciężkie drzwi daleko po prawej stronie, może znaleźć się w pozornie niekończącym się korytarzu, rozciągającym się poza polem widzenia każdego wędrowca. Sala jest bezdźwięcznym widokiem. Kolumny stoją cicho i dumnie, a sufit wisi nad nimi przez wiele kilometrów. Najmniejsze światło migocze w oknach, malując lśniący marmur z czymś, co wydaje się być gwiazdami, unoszącymi się nieruchomo nad tą wielką, ciemną kopułą. Ściany wyłożone są rzeźbami zapomnianych bogów, a każda postać zastygła w marmurowym obliczu boskiego triumfu i zemsty, chnąc echo życia w dawno pogrzebanym mity i legendy, które nie były recytowane od wieków. Są tu teraz sami, poza śmiercią i osądem, i być może tylko w tym miejscu mogą być razem w spokoju, jak równi sobie, jak rodzina. Pod pewnymi względami jest to trochę jak zjednoczenie. Ale to malowidła ścienne naprawdę zapierają dech w piersiach. Na każdej powierzchni marmurowej bieli mieni się opalizująca farma, tkając gobelin zbudowany z nici po nici starożytnych królestw i zapomnianych dynastii. Czy widzisz, drogi wędrowcze, królewski rozkaz onyksowego króla? Pijackie otępienie strażnika czasu? Ognistą namiętność kochanka? Wielką świątynię Hufstad? Legendarni królowie i królowe krain zza gwiazd. Wszyscy uwierzchnieni na bogatym gobelinie kolorów. Ale to nie są tylko obrazy. Dla mnie nigdy nie są tylko obrazami. Istoty. Przytulna galeria jest całkowicie pozbawiona bytu, z wyjątkiem dwóch całkowicie unikalnych tego poziomu. Malarka. Nie przechadza się tutaj, ale korytarze są poplamione jej cieniami. To dziwne. Od dłuższego czasu żaden człowiek nie postawił stopy w sali malowideł. Żadne nowe kroki nie zakłóciły ciszy, która zapadła po jej śmierci. I tak, wraz z upływem czasu, z nowymi wędrowcami przybywającymi i starymi gośćmi odchodzącymi, pozostaje pytanie, kim ona naprawdę jest? To wyjątkowe, uporczywe pytanie towarzyszy początkującej malarce dzień i noc, gdy pozostaje sama w swoim studiu, pracując w samotności. I pod tym względem odnoszę się do jej trudnej sytuacji. Muralistka. Jeśli chodzi o muralistkę, jej obecność jest o wiele bardziej subtelna. Widoczna tylko w najczerniejsze noce pod gwieździstą kopułą. Stoi wysoko, winięta w białą suknię i welon, postawiającym zastanowienie się nad jej naturą i celem jej cichego czuwania. Przynajmniej tak jest postrzegana przez tych, którzy często odwiedzają tę salę. W oczach artysty jest ona jedynie pokorną służącą swoich wizerunków i śmiertelną lojalistką dawno usiądnych bogów. Być może jest tu od 10 lat lub 10 stuleci. Dlaczego? Nie wiem. Tylko, że połowie tego czasu dotknąłem i zafarbowałem każdą milę marmuru. I cóż, to było na tyle z poziomu 57. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A i za jednym miejscu żegnam. Do zobaczenia. Na razie.